Dobry wieczór, Monika Przeworska, Instytut Gospodarki Rolnej. Jak co wtorek spotykamy się z najważniejszymi pytaniami dotyczącymi rolnictwa. Szanowni Państwo, 3 sierpnia rusza nabór wniosków na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc ma służyć wsparciu projektów, które przyczynią się do przekształcenia niekorzystnej struktury drzewostanów na drzewostan zbliżony do naturalnego lub półnaturalnego. I właśnie między innymi na ten temat, czyli na temat lasów, będziemy rozmawiać z naszym gościem, panem Stefanem Traczykiem, prezesem Zarządu Stowarzyszenia Leśników i właścicieli lasów. Dzień dobry, panie Stefanie. Witam serdecznie. Panie prezesie, pierwsza podstawowa sprawa, bo pan o lasach wie wszystko. Ile my w Polsce mamy lasów i jak wyglądamy na tle całej Unii Europejskiej? Jeżeli chodzi o lasy w Polsce, to możemy wymieniać dwie cyfry. To pierwsza jest cyfra, to jest 9 459 tysięcy hektarów, a druga cyfra to jest 9 255 tysięcy hektarów. Ta różnica wynika z tego, że ze sposobu klasyfikacji gruntów leśnych, czyli tych ponad 200 tysięcy hektarów mamy więcej lasów ze względu na to, że są tam ujmowane zgodnie z statystykami europejskimi też grunty związane z produkcją leśną. Natomiast jak ktoś mnie spyta, ile w Polsce mamy lasów, to mamy dokładnie zgodnie z danymi GUS-u, to jest 9 255 tysięcy hektarów wszystkich lasów w Polsce. Oczywiście to są dane GUS-owskie, a rzeczywistość jest troszeczkę bardziej skomplikowana. No, myślę, że w naszym dzisiejszym spotkaniu ta rzeczywistość zostanie w pewnym sensie omówiona, jeżeli chodzi o w szczególności o lasy prywatne, no bo przeciętny obywatel Polski postrzega lasy w Polsce poprzez pryzmat Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Lasy Państwowe. I tak jakby wyszedł na ulicę lub poszczególnej wsi w Polsce, to nagle by się okazało, że każdy przeciętny obywatel twierdzi, że lasy są zarządzane w Polsce przez Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe. Oczywiście to jest prawda, bo gro lasów w Polsce jest zarządzane, jest własnością Skarbu Państwa i jest zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe. Czyli to jest dokładnie 7 115 000 hektarów. Tych lasów w Polsce jest zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe. Ale jak na początku powiedziałem, w Polsce 9 459 hektarów lasów, gruntów leśnych, tak? Czyli w tej ogólnej wartości lasów w Polsce, ilości lasów w Polsce jest też sporo lasów innej własności i z tego jest 1 788 000 hektarów lasów prywatnych. No to jest to znaczna liczba, bo to jest 19,3% ogólnej powierzchni lasów. No jest to sporo, bo można powiedzieć, że w Polsce co piąte drzewo w lasach jest własnością prywatną. Jeżeli chodzi o Mazowsze, no to nawet tutaj można pójść dalej, bo na Mazowszu udział lasów prywatnych jest 44,9%, także to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Czyli jest o czym rozmawiać. No i panie Stefanie, przechodzimy do tego, co najważniejsze w naszym programie, czyli do pytań, które zostały przesłane do Instytutu Gospodarki Rolnej. I pierwsze pytanie bardzo aktualne, ponieważ wszyscy obserwowaliśmy z dużym zainteresowaniem to, co działo się wczoraj przed siedzibą Ministerstwa Środowiska. No i jest właśnie pytanie o tą wczorajszą akcję Greenpeace Polska. Panie prezesie, wczoraj w Warszawie na Ministerstwie Środowiska mieliśmy protest przeciwko wycince lasów. Jak to jest? Czy lasów faktycznie nam ubywa, przybywa? Czy mamy się czym niepokoić? Greenpeace stosuje takie metody PR-u takiego prostego, ale bardzo efektywnego. Bo jak wyjdzie się na ulicę i spyta się kogoś, czy w Polsce lasów ubywa, czy przybywa, to każdy przeciętny, no w 80% obywateli powie, że lasów w Polsce ubywa. Ale jest to nieprawda. Jest to nieprawda, bo w 1945 roku po zakończeniu II wojny światowej w Polsce mieliśmy dokładnie 6 470 000 hektarów lasów, czyli
3 miliony hektarów mniej niż na dzień dzisiejszy. Przypomnę, gdzie dzisiaj gruntów leśnych mamy 9 milionów 459 tysięcy hektarów. Także ponad 3 miliony więcej hektarów niż po II wojnie światowej. A ja zacząłem pracować w Lasach Państwowych, swoją karierę po studiach zacząłem w roku 1991. Do dnia dzisiejszego lasów w tym okresie od 91 roku przybyło 600 tysięcy hektarów. No oczywiście, no nie ukrywam i tu się pochwalę, że część tych lasów, oczywiście nie w tysiącach hektarów, ale parę hektarów tych lasów też osobiście posadziłem. Także tych lasów przybywa. Lasów przybywa. I to, co Greenpeace opowiada, czy też przekazuje do społeczeństwa, jest wierutnym kłamstwem. To jest kłamstwo, które jest obliczone na to, że ludzie po prostu nie poszukają, nie poszperają danych, które są ogólnie dostępne. Według tych danych ogólnie dostępnych też jest jeszcze jedna taka bardzo ważna informacja. W 1945 roku lasów, zasobność tych lasów po II wojnie światowej w Polsce, ogólnie to wszystkich, czy prywatnych, publicznych, czy też no, różnej formy własności i różnej formy ochrony, tych zasobność tych lasów była 906 milionów metrów sześciennych. Na dzień dzisiejszy zasobność, jakbyśmy wszystkie lasy policzyli, ile tam tych metrów sześciennych w tych lasach jest, to jest 2 miliardy 618 milionów metrów sześciennych. To jest ogromna ilość. Czyli możemy uspokoić tych niepokojących się o tą manipulację na dobrą sprawę, bo ciężko inaczej to nazwać, tak? To, co robi Greenpeace Polska. Szanowni Państwo, lasów przybywa, nie ubywa, a leśnicy robią naprawdę kapitalną robotę, chroniąc te zasoby leśne, które posiadamy. Dokładnie tak jest. Po prostu, tak jak przed chwilą powiedziałem, zasoby naszego kraju wzrosły po II wojnie światowej mieliśmy 906 milionów metrów sześciennych drewna, a teraz w naszych lasach ogólnie, czy prywatnych, czy państwowych, mamy 2 miliardy 618 milionów metrów sześciennych. Co roku się pozyskuje około 40 paru milionów metrów sześciennych. No to naprawdę to są jakieś małe cyferki i naprawdę to jest takie to, co mówi Greenpeace, co mówią aktywiści i pseudoekolodzy, no bo oczywiście trzeba sobie to szczerze mówić, że atakują leśników czy też ludzi, którzy się zajmują ochroną środowiska. Pseudoekolodzy, oczywiście oni realizują swoje krótkoterminowe cele, które są obliczone na doraźne korzyści i doraźne atakowanie różnych instytucji publicznych. Natomiast faktycznie zaczęło się od rolnictwa, ale tak jak rozmawialiśmy dzisiaj jeszcze przed wejściem na antenę, przed programem, zaczęło się faktycznie od rolnictwa, od takich ataków bardzo zaplanowanych na konkretne sektory, konkretne branże, ale z roku na rok tych sektorów atakowanych zdecydowanie przybywa i faktycznie lasy państwowe i leśnicy jako tacy dołączyli do rolników, czyli do tej branży bardzo atakowanej. Tak, oczywiście. Ja powiem szczerze, że w przypadku lasów państwowych, które są dość sprawnie zarządzane i łatwo jest po prostu atakować lasy państwowe. Jeżeli chodzi o lasy prywatne, które są rozproszone, to nie są zaatakowane, tak? Żadne organizacje, przynajmniej ja nie zaznałem takiego ataku, jeżeli chodzi o jako prezes Stowarzyszenia Leśników Właścicieli Lasów, takiego bezpośredniego ataku. Nawet raczej to była dyskusja niż bezpośredni atak. Natomiast prawda jest też taka, że w Polsce mamy, oprócz tego, że 1 788 000 hektarów lasów prywatnych, to te lasy prywatne mają, ogólnie masa tych drzew w lasach prywatnych to jest ponad 440 milionów metrów sześciennych. To jest ogromna masa. Oczywiście ze względu na to, że lasy prywatne są dość rozdrobnione, no to pozyskanie drewna jest utrudnione. Natomiast jest to ogromny zasób, który jest własnością wielu milionów obywateli i współobywateli.
No oczywiście i dlatego też, ze względu na to, że trzeba by było zaatakować parę milionów ludzi, no to Greenpeace nie atakuje właścicieli i współwłaścicieli lasów, tylko atakuje po prostu instytucję, która zarządza milionów hektarów lasów, tak? No bo najłatwiej jest atakować jedną dyrekcję niż wiele, wiele milionów obywateli, którzy są właścicielami, współwłaścicielami. Często oczywiście jest tak, że nie tylko są to rolnicy, aczkolwiek w 80%, 70% w zależności od regionu Polski tych właścicieli i współwłaścicieli lasów to są osoby zajmujące się rolnictwem, mieszkające na wsi. Takim współwłaścicielem lasu mam szczęście być i to lasu, które faktycznie razem z rodziną sadziłam, więc jednak jakieś plusy na zalesienie mam na swoim koncie, także mogę się pochwalić. I przechodzimy do kolejnego pytania. Panie prezesie, mam działkę leśną pod Warszawą i chciałbym na niej zbudować dom. Czy uda mi się to zrobić? No właśnie, bo bardzo często do nas, jako do Stowarzyszenia Leśników Właścicieli Lasów, zwracają się różni ludzie. Bardzo często to wynika właśnie z tego, że w Polsce nie ma takiego systemu prawnego, który by pozwalał organizować się tym właścicielom i współwłaścicielom. Na dzień dzisiejszy można oczywiście zgodnie z ustawą o samorządach, o stowarzyszeniach, można organizować różnego rodzaju stowarzyszenia i takie stowarzyszenie Leśników Właścicieli Lasów zostało utworzone w 2013 roku, także to my już trwamy jako stowarzyszenie 7 rok. No i oczywiście takich stowarzyszeń właścicieli, tu też sympatyków leśnictwa jest w Polsce około 15-17 organizacji. Jest też Polski Związek Krzeszeń Leśnych, ale to wszystko są organizacje, które no działają tak po prostu, powiem szczerze, że no dzięki społecznej aktywności i swych członków. No nie ma w Polsce takich unormowań, jeżeli chodzi o prywatnych właścicieli lasów, których jest naprawdę dużo. To jest, szacuje się, bo to jeszcze nikt dokładnie nie policzył, ale szacuje się, że w Polsce jest około 3 milionów właścicieli i współwłaścicieli lasów. Ci właściciele i współwłaściciele nie mają takich ułatwień jak na przykład w Norwegii, jak w Austrii, gdzie ci właściciele i współwłaściciele lasów mogą się zrzeszać i mają często dopłaty do swojej działalności, jeżeli się zrzeszają. No, niedawno, dokładnie w tamtym roku, w czerwcu miałem wykład dla estońskich właścicieli i współwłaścicieli lasów, czyli dawnego bloku wschodniego, do właścicieli. Miałem wykład dla tych ludzi. No i okazuje się, że tam nawet w Estonii dostają ci właściciele i współwłaściciele lasów za to, że się organizują w jakieś zrzeszenia, dostają dopłaty. No w Polsce brakuje tego typu organizacji, tego typu systemu prawnego, który by wspierał tych właścicieli i współwłaścicieli lasów. Dobrze, kolejne pytanie, bardziej finansowe. Ile kosztuje metr kwadratowy gruntu leśnego? Proszę pani, jeżeli chodzi o może to tak naprawdę to nie odpowiedziałem na poprzednie pytanie, ale połączę te pytanie z poprzednim, tak? No, chciałbym jakoś pobudować i bardzo często właśnie ludzie myślą, że jak kupi las, no to po prostu go wylesi. Wylesi i tam postawi budynek. No, na dzień dzisiejszy 1 m² gruntu leśnego, który jest w ewidencji jako grunt leśny, to taki 1 m² kosztuje w zależności od regionu kraju, ale gdzieś przeciętnie, tak jak moje doświadczenie pokazuje i tutaj tych ekspertów, którzy z nami współpracują, to pokazuje, że około 2,50 zł za metr kwadratowy. Jeżeli chodzi o działki budowlane pod Warszawą, no to one kosztują około 100 do 300 zł za metr, no, czyli widzimy, że jaka to jest różnica. Natomiast każdy obywatel i posiadacz gruntu leśnego, czy osoba, która chciałaby kupić sobie las, musi sobie zdawać sprawę, że jeżeli jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jakaś działka ujęta jako las i w ewidencji jest to las,
no to, to tam nie można, nie można prowadzić działalności budowlanej, czyli ten las ma zostać dla następnych pokoleń. Czyli odpowiadając na poprzednie pytanie, bardzo ciężko jest pobudować budynek na gruntach leśnych. Do mnie się tutaj, bo ja jestem akurat z Mazowsza, wiele osób zwracało tutaj spod Warszawy, że mają po parę hektarów lasów i jak to ominąć. No po prostu, jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie ma ujętego, że na danych terenach można pobudować mieszkań, no to, to jest sprawa krótko i na temat. To jest las, który ma służyć produkcji leśnej. Oczywiście ta produkcja się w dzisiejszych czasach troszeczkę zmienia, bo ten las nie tylko produkuje drewno, ale też produkuje powietrze, jest miejscem rekreacji dla społeczeństwa. Dobrze, przechodzimy do kolejnego pytania. Tym razem pyta pani Beata z Kielc. Odziedziczyłam z rodzeństwem kilka hektarów lasów po pradziadkach. Czy muszę pytać rodzeństwa, aby wyciąć drzewa ze swojej części lasu? Swojej działalności naukowej, bo obroniłem rozprawę doktorską na temat lasów prywatnych i w swoim obiekcie badawczym bardzo często się spotykałem z tym, że na przykład mieliśmy ewidencję i okazywało się, że ewidencja gruntów była na pradziadka, na dziadka, a te grunty odziedziczyły dzieci lub wnuczkowie. I pierwsze, które dla ta pani tej pani z Kielc, chodzi o to, że pierwsze pytanie jest takie, czy mają wyprostowane sprawy spadkowe. Naprawdę wiele działek leśnych w Polsce nie ma uregulowanych spraw spadkowych, czyli jest właścicielem i współwłaścicielem jest cała rodzina. Bardzo często jest tak, że gdy się występuje o świadectwo legalności pozyskania drewna w lasach prywatnych, no to wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na to, żeby w danej działce przeprowadzić jakiś zabieg, czy też wycinkę drzew. Dlatego też rada dla tej pani jest taka, że jeżeli to nie jest wydzielona jakaś jej działka konkretna z całego tego lasu, to musi mieć zgodę całego rodzeństwa. I nie ukrywam, że miałem takie przypadki, informacje, też jest biegłym sądowym, że po prostu później się rodzą spory. Dlatego też pod względem formalnym jest apel do wszystkich właścicieli i współwłaścicieli lasów w Polsce, aby te sprawy formalne, formalnoprawne wyprostowali, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Kto jest właścicielem lasu? I każdy współwłaściciel lasu musi wyrazić zgodę na to, żeby na przykład jakieś drzewa pozyskiwać w danym lesie. Czyli zaczynamy od tego, żeby sięgnąć do aktu notarialnego i zobaczyć, kto tam jest wpisany jako ten pełnoprawny posiadacz, właściciel i zarządca lasu. Kolejne pytanie od Warszawiaka. Jak to jest z lasami w Warszawie? Ja myślałam, że są tylko lasy miejskie, a w Urzędzie Dzielnicy powiedzieli mi, że ten lasek naprzeciwko mojego biurku jest prywatny. Jest to możliwe? Jest to możliwe. Warszawa to jest taki dziwny organizm, no oczywiście w tym sensie miejskim, tak, że w Warszawie mamy prawie 14% powierzchni leśnej. Naprawdę mamy 27 kompleksów leśnych i też bardzo skomplikowaną własność na terenie lasów warszawskich. Tu mamy też lasy miejskie, to jest ponad 2800 hektarów lasów miejskich, ale jest też 1300 hektarów lasów będących własnością Skarbu Państwa i zarządzanych przez cztery lokalne nadleśnictwa, ale też mamy 3200 hektarów lasów prywatnych. I te lasy prywatne, te działki prywatne są własnością i współwłasnością prawie 13 tysięcy ludzi. Natomiast i bardzo często tutaj warszawiacy się do mnie zwracają, że no, zarówno poprzednia pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, jakby obecny Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, też nie zajmują się tym tematem. Ja powiem szczerze, że troszeczkę mam żal do włodarzy Warszawy. Od ładnych paru lat nikt się tym tematem nie zajmuje. Za Lecha Kaczyńskiego był taki moment, że właśnie te lasy miejskie zostały utworzone. Była taka wola polityczna, żeby w jakiś sposób tym właścicielom i współwłaścicielom lasów
i te sprawy leśne w Warszawie uregulować. Natomiast no, tutaj widać, że no, tutaj trochę pojadę jakby to powiedzieć politycznie, ale to widać po prostu, że władze Warszawy no, dużo mówią na temat ekologii, ochrony środowiska, a tak naprawdę nie chcą pomóc tym właścicielom i współwłaścicielom lasów. Naprawdę, nie, do mnie się zwracają jako prezesa stowarzyszenia ludzie, a właściciele i współwłaściciele warszawiacy, a nigdy nie miałem jakiegoś sygnału pozytywnego ze strony ratusza, żeby jakoś może wspólnymi siłami coś próbować działać. Bo przecież wiadomo, że to niezależnie, czy to będzie z tej opcji politycznej, czy z tamtej opcji politycznej, tu chodzi o to, żeby ludziom w jakiś sposób pomóc. Tutaj serdeczne pozdrowienia dla wszystkich radnych warszawskich. Może wreszcie zainteresują się tym tematem. Także serdecznie pozdrawiamy od leśników, rolników. Kolejne pytanie. Mam las. Czy mogę dostać jakieś dopłaty za to, że ludzie zbierają tam grzyby? Mój las produkuje tlen, czy za to również powinien dostać jakieś pieniądze od państwa? Przed chwilą wspomniałem o tym, że w Polsce no nie ma uregulowanej sprawy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie zrzeszeń właścicieli lasów. I tak naprawdę ci właściciele i współwłaściciele lasów nie mają swoich reprezentantów. Przez to, że nie mają swoich reprezentantów, to ten głos tych 3 milionów właścicieli i współwłaścicieli lasów nie wybrzmiewa donośnie i ci właściciele nie mają możliwości, tak, walczyć o swoje prawa. No bo jeżeli chodzi o lasy publiczne, no to są one własnością wszystkich obywateli, tak? Jeżeli mamy 7 milionów 467 tysięcy hektarów lasów publicznych, to te lasy są własnością zarówno pani, jak i moim, jak i pozostałych kilkudziesięciu milionów obywateli naszego kraju. Natomiast lasy prywatne są własnością poszczególnych obywateli i ci obywatele mogą tylko ewentualnie korzystać z drewna, aczkolwiek też jest, nie oszukujmy się, jeżeli są te lasy miejskie, podmiejskie, to nawet i pozyskiwanie drewna jest bardzo utrudnione, ale te lasy pełnią też bardzo ważną funkcję społeczną, czyli właśnie ktoś chodzi i zbiera grzyby i też oczywiście funkcję ochronną, bo chronią nasze miasta przed smogiem, produkują tlen. I tak naprawdę ten właściciel i współwłaściciel lasów nie ma nic z tego. Na dzień dzisiejszy są, tak jak pani na samym początku słusznie zauważyła, że są programy europejskie, ale one są ukierunkowane na działania takie hodowlane. Natomiast ci właściciele i współwłaściciele to nie mogą czerpać w pełni z tego, z tej własności, którą mają, tak? Czyli ktoś, przepisy prawa mówią, że las ma być lasem i ja jestem za tym, żeby las służył całemu społeczeństwu, ale jeżeli ten prywatny właściciel lub też współwłaściciel lasu no, już płaci podatki za ten las, a nie może na przykład pozyskiwać drewna, bo nie wiem, jest na terenie jakichś terenach warszawskich czy podwarszawskich, ale to dotyczy wszystkich metropolii, tak, czy to Gdańska, czy Wrocławia, czy Łodzi, to po prostu on musiałby dostawać jakieś pieniądze refundowane. Natomiast no nie ma tego przełożenia i mówienia. No to tylko tu jest tutaj, dzięki państwa redakcji, tutaj jest może jakiś taki słyszalny w pewnym sensie mój głos wołania na puszczę, tak? No, ale jest to jakieś fajne, że państwo się, jako państwo jako redakcja się zainteresowali się takimi rzeczami i tylko to dobrze świadczy o państwu. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. I faktycznie apelujemy do wszystkich, żeby się zrzeszali, współpracowali, bo mówiło się kiedyś bardzo brzydko, że w kupie siła, ale taka jest prawda i o ile spółdzielnią grupę producentów w przypadku produkcji typowo roślinnej naprawdę sprawdzają się i są dużym zyskiem dla producentów, tak tutaj tak samo w przypadku właścicieli lasów. Zachęcamy do współpracy, stowarzyszania się, zrzeszania, bo wtedy jest szansa, że razem coś sobie państwo wywalczycie. Kolejne pytanie. Odziedziczyłam pod Radomią grunty rolne po rodzicach. Okazuje się, że część tych gruntów w ewidencji jest lasem. Czy da się to jakoś odkręcić? No właśnie, i tutaj to właściwie się to łączy te trzy pytania. Znaczy, to jest trzecie pytanie dotyczące własności działek, tak? Czyli przed chwilą rozmawialiśmy, ile ten las jest warty,
powiedzieliśmy, że przeciętnie gdzieś w Polsce, ja mówię przeciętnie, bo oczywiście są lasy, które metr kosztuje 10-20 groszy, ale są też przypadki, kiedy się płaci i 150 i 200 zł za metr. Ale przeciętnie w Polsce metr kwadratowy lasu, kwadratowy powierzchni lasu kosztuje około 2,50, czyli hektar kosztuje 25 tysięcy złotych, około. Ja mówię około przeciętnie. Natomiast jeżeli ktoś miał las, miał grunty rolne, to oczywiście jak ktoś zna rynki, jeżeli chodzi o grunty rolne, tak, tu było pytanie dotyczące Radomia, no to tam z tego co się orientuje, to pod Radomiem gdzieś grunt rolny kosztuje około od 5 do 10 zł, tak, w zależności od klasy jakości gruntu rolnego, czyli ktoś w pewnym momencie zaniedbał te grunty rolne i oczywiście tam najprawdopodobniej, to z tego pytania wynika, że ktoś najprawdopodobniej zaniedbał te grunty rolne, nastąpiła tam naturalna sukcesja i część tych gruntów, ze względu na to, że tam jest już pewnie od kilkudziesięciu lat rosną rośliny typowe dla lasu, a zostały zaewidencjonowane jako las. I nagle się ktoś budzi, że no nie jeździł tam, nie wiem, mieszka gdzieś w Warszawie albo gdzieś tam w Londynie mieszka i nagle się obudził, że ma zamiast 4 hektarów gruntów rolnych, które są za metr kwadratowy można dostać 10 zł, ma nagle grunty leśne, które są warte około 2,50, czyli czterokrotnie zmniejszyła się wartość tych gruntów, których odziedziczył, na przykład po rodzicach lub po dziadkach. Dlatego też jest bardzo, i powiem w ten sposób, jeżeli jest sprawa poszła za daleko, to znaczy, że został uproszczony plan urządzenia lasów, został sporządzony dla tych gruntów, które są zawarte w pytaniu. Jeżeli w ewidencji gruntów nastąpiła remament, zostały te ewidencje gruntów naniesione, te zmiany związane spowodowane uproszczonym planem urządzenia lasów, to naprawdę jest bardzo trudno to wszystko odkręcić, bo to są już zapadły decyzje administracyjne i oczywiście jest wielki apel do wszystkich właścicieli i współwłaścicieli gruntów rolnych czy też nieużytków, żeby jeżeli usłyszą gdzieś w gminie lub w powiecie, że jest sporządzony uproszczony plan urządzenia lasów dla lasów prywatnych, to żeby sprawdzali, czy czasem, jeżeli te ich grunty są w jakiś sposób nieużytkowane rolniczo, czy czasem w jakiś sposób tam ktoś nie zaewidencjonował tych gruntów jako tereny leśne. To jest bardzo, bardzo ważne, bo oczywiście te uproszczone plany urządzenia lasów są wykładane w gminach. Jest 60 dni na składanie, przepraszam, na 60 dni są wykładane, a 30 dni na złożenie jakichś protestów i w tym momencie można jeszcze coś naprawić, tak? Czyli jeżeli gdzieś tam pod Radomiem ktoś w jakiejś gminie były sporządzony uproszczony plan urządzenia lasów, to na pewno w gminie musiało być, żeby wyłożone, że informacja i na stronie gminy na pewno była informacja, że jest wyłożony, uproszczony plan urządzenia lasów. I dobrze jest, żeby to dla wszystkich właścicieli i współwłaścicieli gruntów rolnych, czy tych ludzi, którzy odziedziczyli, bardzo ważne jest, żeby sprawdzali, co tam się dotyczy ich gruntów, jeżeli nie użytkują rolniczo. Bo jeżeli ktoś tam komuś tam wydzierżawił i faktycznie jest to użytkowane rolniczo, to na pewno nikt nie przekształci tego w działki leśne. No bo nie ma co się oszukiwać. Grunty rolne są dużo w Polsce już na dzień dzisiejszy, to są fakty ekonomiczne, są dużo bardziej cenne i wartościowsze niż grunty leśne. Oczywiście my jako Stowarzyszenie Leśników Właścicieli Lasów chcemy doprowadzić do tego, żeby to były wartości porównywalne. Czyli, że jeżeli jesteś właścicielem i współwłaścicielem lasu, to dostajesz na przykład dotacje w taki lub inny sposób. Nasza koncepcja tu zakłada powstanie izb leśnych, żeby ci właściciele i współwłaściciele dostawali pieniądze, dotacje za to, że ten las pełni nie tylko funkcje produkcyjne, ale też funkcje społeczne i ochronne, żeby się to opłacało. I wtedy będziesz tak, jak jest w
przypadku gruntów rolnych, że dostajesz dotację unijną, tak samo i w przypadku gruntów leśnych i wtedy te ceny się będą porównywane. Super, ja ze strony naszej redakcji mogę tylko dodać, że Radom to bardzo piękne miasto jest. Szanowni Państwo, to były wszystkie pytania, które dotarły do Instytutu Gospodarki Rolnej. Bardzo dziękuję panu prezesowi Stefanowi Treczekowi za wszystkie odpowiedzi. Mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie. Dziękuję bardzo. Ja też nie pozdrawiam. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Do zobaczenia. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.